ludzi, ja w ogóle kocham ludzi. Mój mąż czasami mówi tak, ja mam kontakt na co dzień z 5 osobami, ty z 50. I tym się różnimy, to można pokazać, tak? Ja po prostu, ja muszę mieć przytulas, pocałować, policzek. Piątka. Lubię po prostu poznawać nowych ludzi i taka jestem. Mój mąż kiedyś nawet sugerował mu, że czy nie powinnam zmniejszyć ilość dla komfortu psychicznego. Powiedziałam, że nie. Już nie dyskutował na ten temat więcej ze mną. Ja też uważam w tym swoją jakąś taką misję, jakby tym, czym się dzisiaj zajmuję, tym, jak wygląda moje życie, moja praca. To jest cały czas właśnie praca z ludźmi. Jak pachnie Barcelona, pachnie słońcem, pachnie tańcem, pachnie fajnymi ludźmi, pachnie uśmiechniętymi naszymi dziećmi, fajnymi emocjami, fajnymi fanami, fajnym klubem. Naprawdę emocjonalnie stał za transferem do Barcelony. Anna Lewandowska. Mów, czas to powiedzieć. No przecież ja to wiem, Robert to wie, Jurgen Klopp to wie, Kędzior to wie. Niech się dowie parę milionów Polaków. Czas pandemii w Monachium był czasem dla nas. To był czas, kiedy Robert mówi, że to był jeden z najlepszych czasów rodzinnych, bo zjadł śniadanie z żoną i z Klarą w ogrodzie. A to się nie zdarza. Ja byłam wtedy w ciąży. Potem dostałam w ciąży, w ogóle dostałam COVID. Więc to było takie, strasznie dużo emocji wtedy było. Później, po tym jak już urodziłam, po tym jak już pandemia powiedzmy się kończyła, zaczęły wracać mecze, to był bardzo dziwny okres w Niemczech. Dla mnie, ja to tak odbieram. Nie chciałabym być tu opiniowana, nie chciałabym nikogo urazić, ale dla mnie mieszkanie w Niemczech w tym okresie było bardzo... Ale przez te przepisy i tę restrykcyjność... Tak. Niemiecka ludzi... Niemiecki porządek, trzymanie dystansu, brak uśmiechu, brak przytulenia, brak pogody ducha, brakowało mi tego. Ale czy Niemcy lubią się przytulać? Lubili przed COVID-em? Bo ja często bywam w Berlinie. Wiesz co, inaczej może postrzegałam ten okres przed pandemią. Ja miałam niesamowitych przyjaciół w Monachium, najczęściej będących zagranicznymi przyjaciółmi, którzy też byli z Serbii, z Chorwacji, Polaków, z Korei. I tak naprawdę to był taki dziwny czas, bo przestali do nas też znajomi tak przyjeżdżać, bo nie było takich możliwości po pandemii. Tak to zawsze dom był pełen ludzi. Te mecze też jakby były, cały czas było wygranie. I dla Roberta zaczynało już brakować może nie tyle, że motywacji, ale był to czas, żeby podwyższyć tą poprzeczkę wyżej. Że kupujemy dom na Majorce, dwójka dzieci, Robert cały czas w rozjazdach, zawsze czerwiec, lipiec, nie ma go, miesiąc najczęściej siedzę z dziećmi sama, więc zadecydowałam, powiedział Robertowi, Robert, ja chcę znaleźć dom na Majorce, ja będę tam spędzała wakacje. I to była część twojego planu pod tytułem Barcelona. Zakochałam się w Hiszpanii. Dobrze, no okej, mów to swoimi słowami. No dobra, no słuchajcie, no nie będę ukrywała, że... Tak. Powiedziałam do Roberta, że to jest moje marzenie mieszkać w Barcelonie i no sama Barcelona, sam klub, to jest... Popatrzyłaś na niego. Ja mam tyle planów teraz. A Robert wtedy był na reprezentacji na wyjazdowym meczu, chyba z Czechami. I piszę do niego, jestem w ciąży, kropka. Ojej, stop. Co za oschły komunik. Ładną macie relację. Do widzenia. Mission completed. I on do mnie dzwoni, ale jak to? Ja mówię, Robert, no właśnie, jak to? No i słuchajcie, no okazuje się, że budzimy nasze dzieci zawsze, jak wraca z zgrupowań piłkarskich. Czyli będzie trójka. Musi jak najdłużej grać w prezentacji. 100 lat. Jedna córka z 4 maja, druga z